for the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Dzięki serdeczne. Możesz mnie wspierać również na Patronite, linki są w opisie. Tam sobie przeczytasz, jakie są progi i co będzie dla Ciebie pasowało, bo za wspieranie na Patronite otrzymujesz również ode mnie coś. Dzięki. Cześć, z tej strony ja, Bielas Bartłomiej, czyli Kruszyna. Już w sobotę, na niedzielę 9 na 10 października będziemy mieli wielkie starcie powrotu i trzeciej walki Fury'ego. Tysona Fury'ego z Daytony Wilderem oraz nasz najciekawsze Adama Kownackiego z Hell Newsem II, gdzie Adam odniósł porażkę. I co najmniej dwóch prospektów wagi ciężkiej, czyli Jareda Andersona i Afe Adjaiba. No tu się nie wypowiadam na ten temat, też sobie oglądam i patrzę. Ale to będą naprawdę bardzo fajne walki, bo dwóch prospektów. Naprawdę trzech prospektów, bo Adam Kownacki i Adjaiba i Jared Anderson, więc naprawdę bardzo fajna gala będzie do zobaczenia w TVP. No prawdopodobnie o 4 się ma zacząć, ale wydaje mi się, że gdzieś około 6, więc można będzie się wyspać, jak się wstanie na 5:30. Myślę, że to będzie bardzo fajna gala i tak jak mówię, właśnie Kownacki, Helenius, Adjaiba, Sanchez i Anderson Tereszkin, więc mnóstwo fajnych rzeczy. Wydaje mi się, że będzie lepsza gala niż gala Joshua Usman. A kto wygra, to już trzeba pozostawić chyba komentatorom i znawcom sportu. Ja stawiam na Fury'ego i demolish Wildera, niestety, ale tak naprawdę to myślę, że pan Przemek Garczarczyk, Andrzej Kostyra i pan Janusz Pindera, który również komentuje walki na Gromdzie i komentował moją walkę, do którego mam sentyment, będą wiedzieć tu najlepiej. Ale co jest clue mojego tego filmiku, który tutaj wstawiam? No, wszyscy tak porównują, z kim byś zwalczył ten, z kim by walczył tamten, czy z Tysonem, czy z Muhammadem Ali, czy z Hejem, czy z Riddickiem Bowe, Evanderem Holyfieldem, czy z Lennoxem Lewisem. A ja chciałbym zobaczyć o takim, no może niezapomnianym, ale ogromnym wręcz gościu, w którym się utożsamiam. No Fury też jest duży, jakby nie patrzeć, 2-3 wzrostu, ale z chęcią zobaczyłbym go, no właśnie przygotowałem filmik, z chęcią go zobaczył w walce z właśnie oto tym panem. Mikołajem Wałujewem. Wydaje mi się, że był chyba największym pięściarzem, jakby nie patrzeć, na ringach. Zaczynał karierę w latach 90. i bardzo fajnie się pokrywało to wszystko ze wszystkimi tymi największymi gigantami, jakby nie patrzeć. Wagi lat 90. i początku lat 2000. Drugie połowy lat 2000, gdzie dopiero zastopował go tak naprawdę David Haye w walce. No, trzykrotnym zdobywcą i obrońcą pasa WBA. Trzecia walka z Ruizem. Też niesamowity facet, cierpiący na gigantyzm. A szczególnie chyba jest akromegalia, czyli choroba, która nie blokuje wydzielania hormonu wzrostu. I na końcu swojej kariery, w szczytowym momencie swojej kariery, chyba w walce z Hejem miał 2 m 13 cm i 150 kg wagi. Gdzie zauważmy, że wszyscy ci mistrzowie, którzy wchodzili do walk i walk o mistrza świata, dopiero teraz tak naprawdę to są dwumetrowi giganci po 116 kg, a wtedy to ważyli i mierzyli 180-190 cm maksymalnie, gdzie on przy 213 cm i 150 kg wagi no, robił niesamowite wrażenie i niesamowitą robotę. A przy okazji, co sam doświadczam na swoim przypadku, bo ja mam 2 m 1 cm i 130-140 kg wagi, koordynacja ruchowa jest bardzo, bardzo trudna do utrzymania i do skorygowania, a do wyrobienia jeszcze bardziej.
do wyrobienia jeszcze to jest, no, bardzo trudny do skorygowania i skoordynowania tego wszystkiego. Jeśli facet chodzi lewo, prawo, nie chodzi do przodu, uderza skoordynowane ruchy, to jest naprawdę coś niesamowitego. Zobaczcie na tych wszystkich ogromnych ludzi, którzy cierpią na akromegalię, czy cierpią na właśnie gigantyzm. No, są powolni, nieskoordynowani, nogi nieskoordynowane z ciałem. A tutaj wielki chłop, który nokautuje swoich przeciwników, gdzie według Wikipedii stoczył 53 walki, 50 zwycięstw odniósł, 34 nokauty. No wiadomo, ogromna siła i tylko dwie porażki. Tak naprawdę, no, ogromny facet z ogromnym pierdolnięciem, jakby tutaj nie udzielać. I też budujący swoją karierę nie na małych ludziach, tylko na ludziach z naprawdę dobrym rekordem i dobrymi statystykami, jak tutaj w BoxRec-u. Wygrywał z takimi nazwiskami jak Dominguez, 37 wygranych, Nobel, 24 wygrane, Levin, 29, Etni, 29, Larry Donald, 42, John Ruiz. To są naprawdę, i wcześniejszej karierze też właśnie bardzo, bardzo mocno rozbudowujący swoją karierę. Zdobywca pasa WBA, budujący i trzykrotnie broniący tego pasa. Zdobył ten pas z Johnem Ruizem, z Portugalczykiem w 2005 roku i później bronił przez trzy kolejne starcia do 2007 roku, gdzie pokonał go tak naprawdę Ruslan Chagajew. W ranach pasa pokonał McLeana, Burnetta i Baka, tak. I tak naprawdę Chagajew go zastopował i przerwał jego serię zwycięstw, ale później zwakował swój pas i znowu Wałujew miał możliwość walki o ten wakujący pas w 2008 roku z Ruizem. Nie z Andym Ruizem, tylko z Johnem Ruizem, żeby nie mylić tych dwóch postaci. Jakby na to nie patrzeć, dopiero następnym razem, tak, następnym razem zawalczył w obronie z już wiekowym Evanderem Holyfieldem po dość kontrowersyjnym, ja tam nie widziałem kontrowersji, ale no dość podobno kontrowersyjnym. Pewnie znawcy sportu by się wypowiedzieli lepiej na ten temat. Ja dopiero się uczę i też patrzę na te wyniki, sobie wpisuję i fajnie się ogląda te walki, punktując, a później sprawdzając sobie punktację, czy rzeczywiście tak jest. I dopiero tak naprawdę David Haye, będący na swoim topie topów, go zatrzymał i zastopował. No, był mniejszy, wiadomo, ale był szybszy, sprytniejszy i bardziej. Bardzo fajnie się to ogląda, się tą walkę, ale podobno tam Wałujew wychodził z kontuzją prawej ręki i dlatego nie mógł praktycznie uderzać prawą ręką. Wiem coś o tym, bo też mam takie czasami problemy z tym. I w podobny sposób, więc bronienie się tylko i walczenie lewą ręką nie jest dość komfortowe, a zwłaszcza dla zawodnika na topie topów i szczycie szczytu. Pokonany przez Haye'a, no już zakończył swoją karierę, już więcej nie występował, ale jak dla mnie tutaj zakończył w takim momencie, gdzie zaczęli się pojawiać te wszystkie nowe gwiazdy właśnie, jak Joshua czy Fury zaczynali wypływać. Za 3 lata Joshua zdobędzie z Usykiem mistrzostwo olimpijskie. Zaczyna pojawiać się Fury. To prawda, karierę zaczął już wcześniej, bo w 2008 roku zaliczył pierwsze zwycięstwo, a w 2009 miał tych zwycięstw 9 albo 10. No ale dopiero gwiazda niego zapłonęła tak naprawdę w walce z Władimirem Kliczko. No i jak dla mnie, to ci dwaj panowie powinni się zmierzyć ze sobą i chciałbym zobaczyć, jak to by wyglądało i w jaki sposób by determinowało to walkę, te gabaryty, kilogramy,
śliskość Fury'ego, nieobliczalność, nieprzewidywalność z tym, jak walczył Wałujew precyzyjnie, mocno, idąc do przodu, bo wszyscy się pchali pod niego, a tutaj raczej ta walka by była na odległości. Nie wydaje mi się, że Tyson Fury pchałby się pod Wałujewa i wchodził pod niego skracając. Byłaby to naprawdę piękna walka. Muszę chyba sobie zakupić jakiś symulator sportowy boksu i zostawiać sobie tych panów i te gabaryty, zobaczyć jak oni walczą między sobą. I tego właśnie jestem najbardziej ciekawy, tego jakby zawalczyło tych dwóch zawodników, Tyson Fury i Nikołaj Wałujew. Teraz Tyson Fury zawalczy i będzie próbował znokautować i zniszczyć jeszcze raz Wildera, więc to może być naprawdę ciekawe. Wydaje mi się, że tutaj też ta walka potrwa. Wilder jest lepiej przygotowany i zobaczymy, jakby to wyglądało. No dla mnie ten tak naprawdę już trochę zapomniany gigant robiłby najlepszą robotę właśnie w starciu Fury z Furym i zobaczyć, jak te dwa ogromne kolosy walczą. No i tutaj też chciałbym zobaczyć jeszcze też Wałujewa z Mariuszem Wachem i z Tysonem Furym. To też byłoby coś fajnego. No ale to taka kwestia i sfera marzeń, jakby to zestawić. No ci wszyscy zawodnicy są naprawdę, no to jest top topów, szczyt szczytów, którego nie jesteśmy w stanie jakby już dogonić, ogarnąć tak naprawdę. Tu najwięksi się liczą. I dla mnie ten gościu był, jakby nie patrzeć, wzrostu i wagą największy. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby oglądać Adama Kownackiego z rewanżu z Heleniusem. No i oczywiście Fury'ego z Wilderem, który będzie rewanżował się i udowadniał, kto ma większe siły i starcia w wadze ciężkiej, kto będzie najlepszy i królem. Dzięki bardzo, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, spokojnego, cześć.